Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichlis. Jako, że ogrywałem ostatnio dość długo, w sumie nadal ogrywam Baldur's Gate 3, czyli Wrota Baldura, część trzecią, tam zapewne wiecie, że da się zrobić prawie wszystko, jeśli chodzi o otoczenie przeciwników, da się zabić każdego, zaatakować każdego, okraść każdego, a jeżeli dobrze ustawicie beczki, to i zabić prawie wszystkich, łącznie ze smokiem. Postanowiłem z ciekawości sprawdzić, jak sytuacja wygląda w takim Starfieldzie, który jest grą ogromną, był reklamowany jako naprawdę potężny RPG i tak dalej. Chciałem sprawdzić, jak to jest z tym elementem RPG-owym tutaj w tej grze, czy na przykład, no już wiem, że nie z każdym da się pogadać, że nie wszyscy mają nazwy, a nawet jak mają nazwy, to i tak nie chcą niektórzy pogadać, nic, jakiejś interakcji nie da się zrobić, ale co się stanie, gdy ich zaatakujemy? Weźmy na przykład takiego robota, bo na pewno też sami się zastanawiacie, albo zastanawialiście, albo chcieliście spróbować, skobaliście się, co się stanie, gdy go na przykład zaatakujemy. Warning. Damage received. That smarts. Exterior damaged. I co? Captain, protocol Indigo is in effect. Nic. Nie widać żadnych efektów. Oprócz tego, że przez chwilę rozwał się obrażenia, to robot w żaden sposób na mnie nie reaguje. Nie rzucił się na mnie, nie broni, nie został w żaden sposób, ale uszkodzony. Wygląda to, że takiego robota, który tutaj jest wymagany w fabule, zabić się, ani uszkodzić się w jakiś taki sposób prosty, nie da. Dobrze. Ale co się stanie, gdy zaatakuje postacie tutaj takie niezależne, niezwiązane na przykład z fabułą, tutaj jakieś leży sobie... To jest akurat Hele. No to Hele może nie. Tutaj po prostu górnik. Oj, o, dostaję obrażenia, dostaję obrażenia, dostaję. Okej. Zobaczmy co dalej. Przestał dostawać obrażenia i upadł. I już obrażeń nie dostaje. What's wrong with you? I bet Lynn knew this was gonna happen. I need a minute. I dalej powtarza te same kwestie, które mówiła wcześniej, automatycznie. Dobra, może ja coś źle zrobię. Dopieczmy jej jeszcze. A leży. I co dalej? Coś się zmieni tutaj? Chodziła głowę przy okazji z beczki. Okej. Czyli tutaj w żaden sposób nie da się ich uszkodzić, tak? Dobra, tu mam jakiegoś kolejnego górnika, czyli tutaj mogę ją w ten sposób uszkodzić, a to pewnie skończy się dokładnie tak samo jak w poprzednim, tak? Zobaczmy. Dajesz! Padła dokładnie tak samo jak poprzedni górnik. Znowu dalej obrażenia już nie wchodzą. Tyk, staje na nogi. A, i siada tak jak siedziała. O, dobra, próbujmy coś drastyczniejszego. Mamy jakąś... zbiornik łatwopalny, zobaczmy. Odsuńmy. Ajajajaj, no. No ale, ta cudowna fizyka. W grach. Zwłaszcza taki, gdzie zbiornik, nie wiem, jeżeli czymś jest wypełniony, tej wielkości... 100 kilo? Więcej? A nawet, powiedzmy, niech waży tylko 50. Hej. Lata jak piórko, nie? Dobra, no to spoko. No to, paniusiu, już po tobie. Ha. Zginiesz! Jest to miło. Ha! Pali się! Dobra. I chyba po moich niecnych planach podboju kosmosu. Obraziła się czy coś? Okej. Jeżeli chodzi o fizykę i takie jakieś takie rzeczy, to plastikowe wiadro kontra laser górniczy. No dobra, a co się stanie, jak zaatakuje taką postać główną? Barret. Albo kierowniczkę Lian. A masz! Aha, czynnika na wylot. Jakby jej to w ogóle nie było i trafia przedmiot. Tyłu. Baret? Dokładnie to samo. No dobrze, ale mamy takie plastikowe beczki. Sprawdźmy.
Górniczy laser! Okej, nawet śladów za bardzo po nim nie zostaje, oprócz tych, które były z góry zaplanowane. Dobra, tego nie wziąłem. Może zrzucę chociaż pojemnik. A, laserem się nie da. Może dlatego, że to laser. Weźmy coś, co to teoretycznie powinno popchnąć taki pojemnik. Karabin. Aga! Ha! O, tutaj już trochę inaczej działa. Faktycznie udało się trafić pojemnik. Ale ślady nadal zostają tylko tam, gdzie są zaplanowane. A cóż, wygląda na to, że jeżeli chodzi o samą fabułę, być może się rozkręci, będzie fajnie. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne tej gry, no cóż, to chyba nadal jakiś Skyrim pierwszy albo coś w tym stylu, bo mniej więcej taki poziom interakcji. A szkoda, tak naprawdę szkoda, bo bardzo czuję tutaj ten obraz gry dobrej i właściwie robi się z niej taki w tym momencie, jeśli chodzi o technologię, raczej marniak, nawet chyba już nie przeciętniak. Co ty przyłączysz? A, to prawda, tutaj możemy jeszcze dostać sami obrażenia. Zobaczmy, jak będzie wyglądała śmierć naszej postaci. Czy to będzie jakiś, nie wiem, złapie się za rękę, nogę, będzie krzyczał ratunku, pomocy, czy będzie zwykły ragdoll, który po prostu dziwnie wykrzywi nam wszystkie kończyny. To jeszcze. Jest. No. Dajesz. Uwaga i... Szmaciana lalka, nie? No dobra, filmik oczywiście nagrany raczej jako forma żartu czy sprawdzenia technologii. Mam nadzieję, że rozgrywka będzie dalej ciągająca, ciekawa i ekscytująca. I nikt nie będzie zwracał na takie głupoty szczegółowe uwagi. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej! Goal. Make the delivery with Constellation. This is all one big write-off now.